Biegacze z kijami nie rozczarowali. Na starcie pojawiło się ponad 400 osób. Do rekordowego wyniku nieco zabrakło, ale zainteresowanie zawodami i tak było bardzo duże. Co ważne, dopisali też kibice i aura, która ma zawsze spory wpływ na sportowy spektakl. Pogoda jak dopisała nam, więc z tego się cieszymy, bo nie ma to jak niepogoda i przeprowadzanie zawodu, więc zawodnicy są zadowoleni. Trasa jest w cieniu, więc to słońce tak nie przeszkadza, a po wysiłku myślę, że nie przeszkadza również słoneczko i fajnie. Jeżeli chodzi o frekwencję, no naprawdę myślę, że dosyć wysoka. Ponad 400 osób zapisanych, bo wczoraj w dniu zawodów wydanych było około 140 pakietów startowych, w tym około 10 osób już nowych, które nie były zgłoszone przez elektroniczne zapisy. Dlatego no myślę, że bardzo fajnie i no cieszymy się, że Wrocław ponownie stał się stolicą Polski w Nordic Walking. Zawodnicy mogli liczyć na pełną pomoc w trakcie i po samych startach. Na przykład na tych potrzebujących największej pomocy czekała z rękami chętnymi do pracy grupa fizjoterapeutów, rehabilitantów. Staramy się dopracowywać szczegóły, żeby to wszystko wyglądało jak należy. Zawodnicy myślę, że są zadowoleni z kolejnych startów, no bo wracają do nas co roku, dlatego cieszymy się bardzo. Rehabilitacja, tak, masaże przed czy po starcie na pewno dobre, przydatne dla zawodników, cieszące się dużym zainteresowaniem. Atrakcyjne, myślę, koszulki w tym roku z Mostem Grunwaldzkim jako miejscem i symbolem wrocławskim, więc cieszymy się bardzo i liczymy na kolejne edycje zawodów. Wrocławskie zawody są znane w całym kraju. Przyjeżdżają tu sportowcy z różnych części Polski. Czy organizatorzy mają w planie, by zmagania nieco się powiększyły, wyszły bardziej na Europę i świat? Za tym, żeby organizować zawody rangi jakichś europejskich, no to potrzeba na pewno większego wsparcia. Próbujemy przekonać władze samorządu województwa też, żeby spały, ponieważ to nie tylko wrocławianie startują, ale tak naprawdę zawodnicy z województwa, z całej Polski przyjeżdżają tutaj z różnych krańców naszego kraju. Dlatego no, liczymy, że w kolejnych latach uda się nam pozyskać jeszcze więcej środków finansowych na organizację imprezy, żeby zapewnić i zawodnikom więcej atrakcji, więcej wrażeń i nam też jakichś ciekawych nowych doznań. Grupę profi na 12 km wygrał Michał Osiński na dystansie o połowę krótszym. Najszybszy był Tomasz Kubiak, a kategorię rekreacyjną zwyciężył Ireneusz Ćwiek.